Cześć! Dzisiaj ostatni czwartek czerwca, więc to już ostatnia czwartkowa prezentacja na blogu przed wakacjami. I z tej okazji, na zakończenie tego fantastycznego okresu, dla chętnych od dzisiaj do końca kolejnego czwartku, czyli przez tydzień, otworzyliśmy możliwość zapisów na wersję beta treningu Bestiu. Dobra, ale co to w ogóle jest ten cały trening Bestiu? Bo pewnie słyszałeś, jak kilka razy o nim już wspominałem w ostatnich filmikach. Mówiąc szybko, to internetowy, zrywalizowany trening rozwoju osobistego, którego celem jest pomóc Ci stać się najlepszą wersją samego siebie. Czyli takim człowiekiem, który każdego dnia z czystym sumieniem może powiedzieć, że jest z siebie w pełni zadowolony, w pełni dumny z tego, co uczynił i jak się zachowywał w każdej sferze swojego życia. Bo było to w 100% spójne z tym, jakie wartości po prostu chce wyznawać. Może twoja wiara jest dla ciebie ważna i dąży do świętości, może chcesz być idealnym mężem, żoną, partnerem życiowym, może chcesz odnieść sukces zawodowy i potrzebujesz więcej energii, dyscypliny, produktywności, może chcesz zmienić swoje ciało, wyrzeźbić je, uczynić zdrowym i wibrującym energią, może chcesz wyjść z jakichś nałogów, może nauczyć się czegoś, na przykład obcego języka, gry na gitarze i pianinie, może wszystko naraz. Cokolwiek to jest i cokolwiek, jakkolwiek wyobrażasz sobie najlepszą wersję siebie, ten trening ma za zadanie dostarczyć Ci wszelkich narzędzi i całą wiedzę potrzebną do tego, żeby osiągnięcie tego stało się dla Ciebie tak proste, szybkie, trwałe i przyjemne, jak to tylko możliwe. Do tego, żeby ułatwić i właśnie uprzyjemnić Ci cały proces, cały trening jest ujęty w formę gry. Gry, w której wcielasz się tak naprawdę w rolę naukowca, któremu pewna instytucja rządowa zleciła opracowanie przepisu na idealne opanowanie ludzkiej natury. Wszystko przez to, że brak samodyscypliny obywateli kosztuje budżet państwa ogromne pieniądze. Większość przestępstw to niezaplanowane i przemyślane akcje, tylko tak naprawdę impulsywne zachowanie, które można powstrzymać dzięki większej samokontroli. Podobnie z problemami zdrowotnymi. Gro z nich wynika z nałogów, braku ruchu i nieodpowiedniej diety, czyli rzeczy, nad którymi możemy zapanować. Jednak przez słabą samodyscyplinę i opanowanie obywateli, koszty sądownictwa, więziennictwa, służby zdrowia i wielu form społecznej pomocy obciążają budżet państwa tak mocno, że gdyby udało się opracować przepis na idealne opanowanie ludzkiej natury, to rząd, który by go posiadł i przekazał swoim obywatelom, bez wątpienia uczyniłby państwo bogatym. I tutaj zjawiasz się ty. Twoim zadaniem jest, w oparciu o całą wiedzę, jaką do tej pory zgromadziła ludzkość, eksperymentując na sobie i samemu stając się na pierwszym miejscu najlepszą wersją samego siebie, odkryć ten przepis. Tyle tylko, że tą najlepszą wersją siebie możesz stać się nie tylko wirtualnie w tej grze, ale w rzeczywistości. Bo najważniejsze postępy w grze robisz właśnie zmieniając się i trwając w swoich postanowieniach właśnie w rzeczywistości, w swoim codziennym życiu. Swoją drogą, choć to tylko fabuła gry, to ma całkiem wiele wspólnego z prawdą, bo w środku treningu znajdziesz m.in. wyniki badań, które zasponsorował Narodowy Instytut Zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Właśnie dlatego, żeby dowiedzieć się, jak można efektywnie pomagać ludziom wychodzić z nałogu palenia, bo koszty leczenia chorób spowodowanych tytoniem zbyt mocno obciążały budżet służby zdrowia. Więc tym jest z grubsza trening Bestiu. Wiele osób pytało też, ile będzie kosztował. Tak naprawdę ty o tym w dużej mierze decydujesz. Oczywiście możesz zapisać się i zerknąć do środka na tydzień już teraz w pełni za darmo i bez żadnych zobowiązań, ale później płaci się osobno za przedłużenie ważności konta i dostęp do wszystkich narzędzi, a osobno za kupowanie materiałów z wiedzą, więc sporo tak naprawdę zależy po prostu od tempa, w jakim chcesz iść. Jeśli przerabiasz materiał jak burza, to możesz zainwestować, wiesz, więcej i szybciej. Jeśli wolisz przerabiać materiały wolniej, ale sukcesywnie, to inwestujesz mniej. Plus cały trening będzie działał w ten sposób, że im lepszy się stajesz w opanowywaniu siebie, trzymaniu się swoich postanowień, tym całość przez dodatkowe bonusy będzie się stawała dla Ciebie coraz i coraz tańsza. Na początku prezentacji wspomniałem jeszcze, że teraz trening jest w wersji beta. Co to znaczy ta beta? Tyle, że jest to jeszcze po prostu wersja przedpremierowa, więc mogą pojawić się gdzieniegdzie błędy, które się przed nami jakoś ukryły, nie ma jeszcze wszystkich funkcjonalności, pewne rzeczy mogą nie wyglądać aż tak fajnie, jakbyśmy chcieli. No i cały trening dopiero od następnego tygodnia zacznie się zapełniać prezentacjami z wiedzą. W tempie średnio 2 prezentacji na tydzień. To, że są wakacje na blogu, to tak swoją drogą nie znaczy, że zespół rozwojowca ma wolne. Nic z tego. Sam mam zaplanowane tylko 4 dni wakacji. Reszta to po prostu praca dla Ciebie nad materiałami i dodatkowymi funkcjami do Bestiu. Jeśli nie przeszkadza Ci, że cała wiedza jest tam wrzucana stopniowo od następnego tygodnia, że mogą się pojawiać jeszcze gdzieniegdzie chwilowe błędy i nie ma jeszcze wszystkich funkcji, które mogą nadać całości takiego dodatkowego smaku, nie mam na przykład jeszcze drużynowych pojedynków, bo zależy Ci głównie, żeby po prostu wykorzystać okres wakacji do pracy nad sobą i zacząć już teraz stawać się najlepszą wersją samego siebie, to zapraszam śmiało teraz. Jak wspomniałem, rejestracja jest darmowa, wystarczy, że na koniec tej prezentacji klikniesz pod nią przycisk, no i już zaczynasz. Dodatkowo, żeby zrekompensować Ci wszystkie niedogodności, jakie mogą się pojawić w tej wersji beta, po uzupełnieniu jednej z początkowych misji w treningu Bestiu, zyskujesz dostęp do pakietu, który przedłuża ważność Twojego konta w treningu
30 razy taniej niż normalnie. Ale jak wspomniałem, to dla takich, wiesz, zapaleńców rozwoju osobistego, którzy po prostu chcą zacząć pracę nad sobą już teraz, a nie czekać z tym do października. Jednak jeśli wolisz wejść na już dopracowaną i taką od razu wypełnioną wiedzą wersję treningu, czyli nie beta, tylko taką już normalną, to proszę poczekać do tego października, no bo po co masz się teraz niepotrzebnie denerwować, że czasami, chwilami coś tam może nie zadziałać idealnie, dobrze? Jako, że to ostatnia prezentacja na blogu przed wakacjami, to bez znaczenia, czy zechcesz teraz dołączyć do beta testerów treningu Bestiu, czy może wstrzymać się i poczekać na jego bardziej dopracowaną wersję gdzieś w okolicach października, to chciałem już teraz pożegnać się z Tobą na blogu i podziękować Ci za ten cały czas, jaki mi towarzyszyłeś w tym okresie. To dzięki temu, że właśnie oglądałeś te prezentacje, może komentowałeś, może klikałeś lubię to, może komuś poleciłeś, może kupowałeś jakieś moje produkty, my jesteśmy w stanie teraz tworzyć ten zgrywalizowany trening rozwoju osobistego, co do którego szczerze wierzę, że będzie w stanie dać Ci taką skuteczność i łatwość osobistej zmiany, jakiej no nie doświadczyłeś nigdy wcześniej. Dziękuję, bo to dzięki Tobie mogę się spełniać, służąc Ci coraz lepiej. Dzięki, trzymaj się.